Makrela to dosyć tłusta ryba i świetnie nadaje się do grillowania. I żeby nieco przełamać jej smak, użyję bardzo pikantnej harisy i kwaśno-słonych kaparów. Dokładnie otrzone z ości filety makreli układam na desce i posypuję solą i świeżo zmielonym pieprzem. Z obu stron, następnie również z obu stron, smaruję harisą, tunezyjską pastą z chili, na którą przepis oczywiście znajdziecie na naszej stronie. Harisa doda cudownej pikantności naszej wspaniałej rybce. Makrela przyprawiona, no to rozgrzewam mocno patelnię grillową z niewielką ilością oliwy z oliwek i układam rybki najpierw skórą na dół. I w tym czasie przygotuję pyszny dressing. Do miski wlewam oliwę z oliwek, dodaję troszkę soli i świeżo zmielony pieprz. Dodaję też mniej więcej 2 łyżki wcześniej wspomnianych kaparów. Wszystko skrapiam z sokiem z cytryny. Dodaję też utarty na tarce czosnek i wszystko razem dokładnie mieszam. Makrela grillowała się jakieś 2-2,5 minuty od strony skóry, więc czas ją przewrócić na drugą stronę. Po 2 minutkach grillowania będzie gotowa. I teraz mamy czas, żeby przełamać naszą potrawę jakąś prostą sałatką. Pomidory kroję na cząstki, pozbawiam gniazd nasiennych, po czym kroję na mniejsze kawałki. Porwaną sałatę układam na talerzu i posypuję ją kawałkami pomidorków. Na wierzch układam po 2 filety makreli, skórą do góry. I całość polewam oczywiście przepysznym dressingiem z kaparami, który wprost fenomenalnie komponuje się z tłustą grillowaną rybą. Makrela kojarzy nam się najczęściej z tą wędzoną, ale spróbujcie ją w takiej formie. Na pewno będziecie chcieli do niej bardzo często, tak jak ja, wracać. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.